Dobrze, że go nikt nie widział. Powietrze pali mnie w gardle. Kurde, ale tego już go widzę. Akurat ułamek sekundy, no. Dzień dobry, cześć, z tej strony Ćwir-Ćwiru, to jest Shadow the Tomb Raider z Larą Croft i z Jonahem. Idziemy do biblioteki. Tak, odkrywamy rzeczy. Troszkę podniszczona ta biblioteczka. Zupełnie jak mauzoleum. Mm. Czyli chyba dobrze idziemy, prawda? Okej, okay. Jonah, czuję coś dziwnego. Zbliżamy się. Rozejrzymy się tutaj za śladami po Lopezie. O, nice. Widzę, że tam jest jakiś ukryty fresk. A, to jest ukryty. To jest na... Dobra, nieważne. Tyle tam gada, ja będę odkrywać rzeczy, dobra? Ten krzyż wygląda na wykonany w XVII wieku. Może Lopez go zostawił? No możliw. Siedzi sobie na tym krześle i ogląda krzyż? Tu są jakieś rzeczy, listy chyba? Dziennik Serano, proszę. Drzwi się zamknęły i zapadła cisza tak wielka i tak bezkresna, że wstrzymałem oddech, by jej nie przerwać. Lopez obrócił się ku mnie z dzikim spojrzeniem i twarzą wykrzywioną uśmiechem. Ruszył w moją stronę z wyciągniętymi rękami i na chwilę w moim sercu zagościł strach. Ale przyciągnął mnie do siebie, wbijając palce w moje ramiona. Znalazłem ją, szepnął mi w ucho. Puściwszy mnie, zaczął przechadzać się po pomieszczeniu. Ściany z czystego jadeitu, sięgające nieba, całkowicie pokryte były misternie wytrawionymi mozaikami i rzeźbionymi figurami. Szedłem w pewnej odległości za nim, aż dotarł do ołtarza i zobaczyłem, że unosi z niego srebrną skrzynię. Hmm. No ciekawe są te dzienniki Serano. To jest schowany kolejny dziennik chyba. Nie, odejście de la Cruza. Inni się boją, że bracia de la Cruz i Serano nie wrócą. Dotąd upierałem się, że wrócą. Że zawsze wracali. Ale w duszy zaczynam wierzyć, że więcej ich nie zobaczymy. I ten smutek bardzo mi ciąży. Będziemy kontynuować ich pracę. Albo wrócą i zobaczą, że nie zapomnieliśmy ich nauk. Albo spojrzą na nas z góry i pobłogosławią nasze nieprzerwane wysiłki. Czyli kazał się pochować ze skrzynią i ci budowniczy, którym pomogli zbudować jego mauzoleum, zginęli tam pewnie razem z nim. Ostro, siostro. Tylara, tam jest jeszcze pełno rzeczy, których ty nie odkryłaś. Ty, co ty robisz? No to zepsuliśmy, okej. Się rozpadnę, okej. Jaka muzyczka w ogóle tutaj gra? Jestem w tym pomieszczeniu i potrzebuję znaleźć ten dokument, halo. No. O, proszę. Ten, o. On na górze jest. A, sprytnie. Ja chcę się dostać na górę w takim razie. Jest. Czy taka miejscówka z ukrytym listem? Nie, to już jest jakiś obrazek. No i co on przedstawia? I możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Pod jego skrzydłami. Mhm. Wskazówka. O, list. Troszkę, że nie odkrywasz tych dzienników po kolei, tylko 25 jest grudnia roku 1603. Minęły 4 dni, odkąd wymknęliśmy się z miasta. Wędrowaliśmy w ciszy i zataczaliśmy koła, wiedzeni niejasną mieszaniną smutku, ulgi i radości. Wyszliśmy z Lopezem z dżungli na polanę, a ze zbocza góry spoglądało na nas kilka rzeźbionych twarzy. Lopez miał napad, jak to potem nazwał. Padł na ziemię przed twarzami i krzyczał, prosząc o wybaczenie. Najbardziej ciążyło mu na sercu pozostawienie Pereza na łaskę dziwnych wojowników. W czasie wędrówki bardzo się zżyli.
Choć próbowałem z całych sił, nie mogłem go pocieszyć. Rozpaliłem więc ogień i czekałem, podczas gdy on potępiał swoje działania i błagał te milczące, kamienne oblicza o wybaczenie. Czapla oraz zaćmienie. Co nam daje czapla i zaćmienie? Nie wiadomo. To jakiś kolejny test, coś? Nie, nic. Dziennik, numer jeden. Czemu to jest tak chowane? Nie rozumiem. 26 grudnia roku 1603. Lopez obudził mnie, przygotowawszy wcześniej spartańskie śniadanie. Dane nam było się tu znaleźć, powiedział z zimnym zdecydowaniem w głosie, diametralnie różnym od jego wczorajszego zachowania. Skończyłem posiłek, podczas gdy on mówił o karze boskiej. O tym, że błądził, ale teraz Bóg położył mu na ramionach dłonie i wskazał ścieżkę, którą ma kroczyć. Z tej niewielkiej misji będziemy głosili prawdziwe słowo Boże, oznajmił, wskazując ceglany budynek stojący zaraz za kamiennymi obliczami. Przygotujemy ścieżkę, którą pójdzie wybraniec, bo tylko ten, kto to zrobi, będzie godzien skrzyni. Okej. Tu jeszcze gdzieś jest jeden dokument, który musimy odkryć, tak? Tylko jeden, nie, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. No ja cię gacie, no to tu jest jeszcze jeden, widzę. No dawaj, Lara, dasz radę. Płyń w powietrzu, płyń. Jej, brawo. Jan apostoł. Jan, syn Zebedeusza, jeden z apostołów Jezusa, nazywany również jego umiłowanym uczniem. Wraz z bratem Jakubem byli znani z porywczości i nerwowego charakteru. W związku z czym Chrystus zaczął nazywać ich Boanerges, synowie gromu. Janowi przypisuje się autorstwo pięciu ksiąg Nowego Testamentu. Ewangelii świętego Jana, trzech listów świętego Jana i Apokalipsy świętego Jana. Jest patronem miłości i lojalności, a także pisarzy, wydawców i uczonych. Jednym z jego symboli jest wąż w pucharze, co wiąże się z jego patronatem nad ofiarami zatruć i poparzeń. Ciekawe. O, fabuła ukończona, proszę bardzo. Super. Tam jest kolejny, nie? Przepędzanie demonów. Ten szkic. Roboczy szkic przedstawia świętego Jana odpierającego atak demonów. Może miał to być jeden z fresków na terenie misji? No, chodzi o odpędzanie demonów tych indyjskich takich dzikusów. Kolejna fabuła kończona. Nice! Tu jest co? Słońce straci swój blask, a światło księżyca przyciemnieje. Johna, to dwa cytaty z Biblii. Słońce pociemnieje i możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Co to znaczy? Czapla i zaćmienie, to o to chodziło. Szukaj czapli i zaćmienia. Tu jest coś. Przybycie de la Cruza. Pewnego dnia z dżungli wyłonił się brat de la Cruz i tchnął w misję nowe życie. Kiedy się pojawił, było nas tylko troje, a siostra Dorotea od wielu tygodni chorowała. Wraz ze swoim towarzyszem jeszcze tego samego dnia rozpoczął pracę. Do następnego tygodnia zdołał zwerbować do pracy 3 tuziny osób. Naprawili dzwonnicę i zajęli się uprawą i obsiewaniem pól. Brat de la Cruz chce, żebyśmy osiągnęli samowystarczalność. Tak długo byliśmy tu sami, że obawiałem się, że Bóg już nas nie słucha. A oto nie tylko nas wysłuchał, ale jeszcze przysłał kogoś, kto działa w jego imieniu. Chyba spoko. O, kolejny, nice. Kamienne Bredzenie. Twarze ronią łzy, gdy Jezus naprzód prze, pełną boleści ścieżką. Zbyt wielu zginęło. Wielu jeszcze zginie. I wielu jeszcze zginie. I wielu jeszcze zginie. Jego światło wskazuje drogę. Skip trochę bredzenia. No ładny witrażyk. Ale to chyba w Sio. Chyba trzeba iść na dół.
Byłem już przy tej czapki przecież. Tak, wszystkie żeśmy odkryli rzeczy tutaj? Chyba tak. Tak mi się wydaje się. Tak naprawdę to zostało tylko takie parę pierdów. W tym rejonie chyba wszystkie, żebym odkrył już... A nie, jest jeszcze jeden ten, ale to może zdobędę... O kurde, ja chcę sprawdzić mapę świata, no właśnie, bo tutaj odkryłem rzeczy. Ile tu zostało mi rzeczy? Tu wszystkie odkryte rzeczy. Odkryte... co? A, okej, okay. Ogólnie ten. Dobra, dobra. Tutaj mamy dwa grobowce i jedno zadanie jeszcze poboczne. Trzy skrzynki, dwie krypty, kurwa, no dobra, to jeszcze od cholery rzeczy do znalezienia, czym jest. Pod tym jest jakieś malowidło. O, proszę, droga krzyżowa. Veracruz. Prawdziwy krzyż. Czy to co myślę? Srebrna skrzynia. Nie ma wątpliwości. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To są stacje drogi krzyżowej. Ale sporo ich brakuje. Czyli tylko cztery są. Przed rokiem 1600 było 7. A, 7, okej. Okay. Może pochodzić z czasów Lopeza. Zostawił wskazówkę. Tak, to całkiem w jego stylu. Aha. Sprawdźmy, czy gdzieś tu znajdziemy jakiś krzyż. Okej. Okay. Już znajdziemy skrzynię. Jak odbierzemy ten inny za taki klucz? Wymyślimy sposób. Znalazłaś coś? Tak. Jezus bierze krzyż na ramiona. Możesz podnieść? Nice. Ale hit. Wygląda jak droga na dół. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Myślałem, że go popchnie. Brawo. Bardzo, dzięki. Bardzo stylowo. Stacja numer dwa. Jezus upada po raz pierwszy. Tu jest jakiś napis. Światło za stacjami ambulatem tum lucem habetis. Krocz, kiedy masz przy sobie światło. Easy. Dobra, tylko coś jeszcze tutaj jest? Nie, chyba nie. A to jednak nie o to chodzi. No to kuwa trochę zagadka jednak. Co ja tu jeszcze mogę w ogóle zrobić? Oprócz tego, że zaświeciłem tutaj tą latareczkę. No niewiele więcej. Mogę to tylko przesuwać. A okej, okay, jeszcze trochę. Nieważne. Co za bzdurę. Nie chciałbym zostać tu pochowany, z głową rzuconą za jakiś krzyż. Wszędzie same krzyże. Krocz, kiedy masz przy sobie światło, aby ciemność cię nie pochłonęła. To wygląda na wskazówkę. Albo groźbę. Wygląda jak Maryja Dziewica. Stacja trzecia. Jezus spotyka swą matkę. No troszkę styrany ten posążek. To wygląda na zakurzone. No to je wyczyść. Chłopaku. Na co szekasz? Jezu, to trochę straszne jest akurat. Z tymi czaszkami takimi stoją, pilnują.
Wygląda, jakby przyjmował tutaj krzyż. Upada. Dobra, czyli tu musimy wrócić zaraz. Najpierw trzeba chyba przeczyścić to szkło beskidu. Lustro znaczy. Jak? Jak ja to przeczyszczę? A, z tobą pogadam, okej. Podsadzę cię. Teamwork znaczy. Dobrze, że puścisz się tutaj w dzień. Światło prowadzi w tym kierunku. Co stało się z tymi ludźmi? Wygląda na to, że światło coś włączyło. Lara! Nic ci nie jest? Masz szczęście, że to było trochę zardzewiałe. To musi być stacja czwarta. Ta. Przyjrzyjmy się tym freskom. Tu przyjmuję krzyż. Patrz, ktoś inny też się zbliżył, ale miał pecha. Tu? Na tym jest widoczna kobieta. Maria Magdalena? O, to światełko, czyli to jest odpowiednie. Jak wiesz, nie? Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Ci ludzie wyglądają, jakby byli torturowani, podwieszeni pod sufitem. Nie wydaje mi się, żeby to była zwykła krypta. Podwieszeni są bez kitu, masakra. Czemu tak? Załatwię to. Czekaj. A, wy nie. Stacja piąta. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Żyjesz? No nie posądzałbym chrześcijan o tego typu kryptę, że z drugiej strony to też jest banda trochę dziwnych ludzi. Co tutaj mamy? Lara, czy to jest to, co myślę? Znowu stację drogi krzyżowej? Ale z mumiami. Czy to nie jest świętokradztwo? No kurde. Niekoniecznie. To może być uznane za ostateczne poświęcenie. Albo byli po prostu chorzy. To musi być stacja szósta. A teraz go niosą. Wygląda jak kościół. Zostali ustawieni jak mnisi. Teraz go podnoszą. Wydaje się, że przemywa mu twarz. Czyli to jest kolejna stacja, bez kitu. Ci tutaj masakra. Że w takich pozach umarli po prostu? Jezus do krzyża przybity. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Niesie na plecach krzyż. No ciekawe. Tylko trzeba przesunąć to, nie? Chyba. To obrzydliwe. Cieszę się, że nie było mi tu za Lopeza. Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. To było teraz? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotów. Dobra, do dzieła. Czyli co, trzeba to jakoś odblokować i uważać, tak? A teraz go niosą. No teraz go niosą. Chyba dobry odpowiedni kolejności. Fucken, chyba umrę. I w pewnej kolejności trzeba to zrobić. Było mi tu za Lopeza. Dałeś. Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. To było do nas? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotów. Dobra, do dzieła. A to się tak będzie odbijać. Na zmianę będziemy układać te, tak? Okej, okay, tam było to, że... Co robią? Tak, pamiętam.
Tutaj nie siedzisz, to nie będzie to. Chyba będzie to. Spróbujemy. Dobrze, dobrze, to się rozpinił. Elegancko. Kolejne miałem układać przecież, a nie to, co już były. Ile ludzi tutaj zginęło. Ej, ktoś tu leży. Może to Torres, który zginął razem z nim. Co się tu wydarzyło? Lopez kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... Żadnych świadków. I to chyba Lopez ze skrzynią. Skrzynia i szczel. Wow, jak ładnie zachowane łapki ma. Tylko, że coś tu jeszcze jest chyba na rzeczy, nie? Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. No pomijając tą serię morderstw, którą przeprowadziłaś, to wiesz. I sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Ani mieszkańców Paititi. To pochłonęło go całkowicie. No i co teraz? Nie wziąłeś tyle, to trochę spieprzyła, nie? Zacznie się walić, co? Walić. No i pięknie. Pełno trupów oczywiście. Dupa cała mokra. Płynę tędy po prostu. Tu też trupy? Jeszcze pod nim było pełno trupów? Porobawszy. Jaka ładna klatka piersiowa. Hej, hej, brawo. Piątka. Ech. Jezus Marian, obrzydliwie. Piątka druga. No, ja cię gacie, ilu tu jest trupów. Masakura. Czekaj, nie, że ona przetrwa też. A gdzie my jesteśmy? O, proszę bardzo, tak uroczo. Gdzie ona jest? Nie wiem. Po prostu oddaj mi skrzynię. Pierdol się. No nie, oddamy mu skrzynię. Koniec rozmowy. Alaro! Stój! Pozwól mu odejść. No dawaj, łysy. Puść go. Jak zwykle, żonach, przez ciebie. God damn it, zawsze coś. Wypuść go. Wtedy oddam ci skrzynię. Lara,
Co ty robisz? Straciłam już dość ludzi. O, Nedror tu jest. I on teraz mówi zabić ich. Wiem o tym. Twój ojciec był geniuszem. Straciłam go, zanim mogłam to zrozumieć. Przyjaźniliśmy się. Lecz miał jakąś obsesję. Nie znałeś go. Nie widział tego, jak niszczycielskie mogły być efekty jego pracy. Trzeba było to przerwać! Ty kazałeś go zabić. Miał zamiar ujawnić wszystkim informacje o Paititi. Wszystko, co kocham, no, co walczyłem! Zniszczyłby cały mój świat. A co z moim światem? Przestań, Laro. Nie sądzisz, że to to samo? To samo? Dla 9-letniej dziewczynki byłam dzieckiem! Zbyt dużo leżało wtedy na szali. Chodziło o całą cywilizację, setki lat niepodległości, tysiące istnień. Nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Nie jest za późno. Pokłoń się, Unuratu, i uratuj słońce. Nie. Zagrożenie trzeba usunąć. Ty żałosny, egoistyczny, tchórzliwy morderco. A ty, Laro, ile istnień zabiłaś? I niby w imię czego? Dawać! Lara, uciekaj! Ucieczka! Zabrał skrzynię! Haha, luzery! Tego się nie spodziewaliśmy. Czemu rzuciłeś ten karabin? Mógł cię przydać. Czy masz nasz? Lara, masz nasz karabin? Czemu oglądamy tego leżącego w ogóle? Już go zapali? A nie. Element skradankowy. Jej, tak jak lubimy. Quella siete. To nie był Rurk? Ten, co właśnie przebiegł obok? Tak. Powinniśmy go wywołać? Cholera, nie. Jeśli coś się dla nas zmieni, to nam o tym powie. Trzeba im przyznać. Mają jaja, żeby tu mieszkać. Dobrze, że go nikt nie widział. Powietrze pali mnie w gardle. Kurde, ale tego już go widzę. Akurat ułamek sekundy, no. Jezu, muszę sprawdzić, co to. Szybko! Szukać okolice, przyjmać faso. To wygląda obiecująco. Chuj obiecująco. Powinienem rzucić na to okiem. Trochę lepa, co? Co się u diabła dzieje? Do mnie! Zabezpieczyć wszystkie podejścia! Widzę, nie mam jaja! Przygotujcie się do walki! Dawaj ją! Go, znaczy. Możemy już wybuchać. A, to wcale nie wybucha. No to shit, trochę lipa. Chyba już mnie nie widzicie, co? Czy dalej mnie widzicie? Na pewno nie widzę. Jezus Maria, skąd? Skąd strzelacie? Dokąd? Nadal tego chcesz? A ty? Trzeba by tu nie podchodzić. Czy to już wszyscy? Chyba tak. Czy to są jakieś rzeczy, które ja mogę odkryć? Nie wiadomo. Ale wygląda, jakbyśmy się musieli skradać, bo jeszcze ktoś tu jest. Gdzieś. No nie wiem gdzie. No nie widzę, żeby ktoś tu był. Jak się przedostać dalej teraz, Laro? A ten był, okej. Okay. Never mind. Tu Rourke. Johna Majawa ma skrzynię, a Lara Croft została zauważona w kościele. Znajdźcie ich! Zostawili ją samą w kościele? To był komplet... Ej.
Se wylazłem. No dobrze, nikt za to mnie będzie tęsknił teraz, nie? No i słuchajcie. Dobra, kurde. Teraz już wiemy, że mamy tu nieprzyjaciela. Gdzie on jest? Gdzie kto jest? Ej, czy co chodzi z tym krzyżem? Czy ja ten krzyż będę musiał jak u diabła wszedł w posiadanie skrzyni? No, Lara mu ją da. Nie ogarniacie, co tu się dzieje? Croft wydaje się ciągle wyprzedzać nas o krok. Dużo was tu strasznie jest. Nie podoba mi się to. Mogę i... O, wulkan wybuchać zaczyna. Myślałem, że w końcu ich wyprzedziliśmy. Teraz taki religijny się zrobił. Jeszcze jej nie znaleźliście? Nie, panie Tudor, przykro. To nie wystarczy. Jej koleżka ma skrzynię. Macie ją wykurzyć. No i sobcie. Mam tu coś, chyba. Zajmę się tym. Tak, tak, idź sprawdzić kolegę. Co? Sprawdzam. I kolejny banin. Jasna cholera. Tam jest jeden i tam jest ich więcej jeszcze, prawda? O kurde, ale jebnęłem. Zaraz, czekać na rozkazy. Trzech? Mamy straty. Dużo was. Zapłacą nam za to. Proszę, że nie uleczę. A co to robi w ogóle ten... Muszę sprawdzić, co to było. Proste. O kurde, teraz to jest czas skupienia. Okej. Ty, na szpicę. Rozkaz, zabezpieczyć okolice. God damn it, znowu chwila moment i akurat musieli. Musieli się kuźwa zasilić na czerwono. Partemendy. Dobra, dawać lód. Johna, gdzie jesteś? Jestem na polu trzcinowym. Nie widzą mnie. Nie pokazuj się. Jestem w drodze. Ej, a to nie był taki pomysł, żeby na przykład, no, tak jakby nie pucować się przez radyjko, bo jest podsłuchiwany? Nieważne. A co chodzi z tym krzyżem tutaj? O co z nim chodzi? O co chodzi z krzyżem? Explain this bullshit. Czemu on się świeci tak? Może tam na niego wejść, albo coś. Spadam stąd. Do wszystkich na polu trzcinowym. Priorytet. Znaleźć Larę Croft. Słyszeliście, co powiedział dowódca. Ruszamy na łowy. Croft, wiem, że tam jesteś. Powinienem był cię zabić na Syberii, ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd, ale zamierzam go naprawić. Teraz. Tato się nigdy nie poddaje. No, parte babsko, co? Jeden z bani... Ej, gdzie jesteś? Oj, nie podoba mi się to. Przysięgam, zabiję. Kurwa. O kurwa! A, bo wy właziliście w te trzciny, ja tutaj też mogę was tak zabijać sobie sprytnie szybko. Nie, widzicie mnie, już pójdź. Ej, ale podobała mi się ta roślinka taka. O, z tym skupieniem. Fajne to jest. Kurwa, podpalili wszystko, Jezus Marian. A, awantura! Pato, pa. Ja chyba teraz prawie umarłem, nie? I ten skill mi teraz taki wyskoczył. Umieraj! Wioskę. Gdzie on jest tam? Dobra, zabiłem.
Helikopter. Serio, panowie. Dajmy małe dziewczynki. Kardynał 6, mamy kontakt wzrokowy z Kroptoft, jest w korzelni. Oddział Diakon, wchodzimy. Oddział Diakon. Diakoni wylądowali, dowódco. Dorbijmy ją. O nie, to są jeszcze dodatkowo te jasie z tym. No weź to, Lara. Chcesz, żebyś to wziął, nie? Głupie ci się skończyło. Nie kupię. Przeżyjemy to. Skradankę, bo przechodzimy. Aż ich to dużo. Ej, wsadziłeś... Rozumiesz, że mam to iść? Chyba tak. Tylko, że ja bym chciał jeszcze pobierać troszkę amunicji. Ściany pokryte były ten... Skąd? Pokaż, na co cię stać. A kto tu mnie atakuje w ogóle? Skąd? O kurde, to co? Znaczy był. Lara, jestem w helikopterze, mam pilota. Nice. Szybciej! No dobra, ty ziomek, ja bym chciał nawet. Where helikopter? Nie wiadomo. Mogłeś tutaj przejść. Nie. Jak się tam dostać? Ej, to nawet nie jest śmieszne. Mogę przeskakiwać takie różne rzeczy, nagle co? Tutaj nie mogę iść nigdzie? Zgubiłem się. Można użyć też drzwi sobie. Ja nie. Daj mi te skrzynie! Co to? Dawaj tu, kurwa. Jesteś cały? W porządku. Jest dobrze. Nie, teleportował się tam? Johna! A ta? Się tu wzięła skąd? Gotowy. A, dobra. Dobrze. Coś ty do diabła myślał. Gdybym był tobą, to by się udało. Not good. Nie zajdą daleko. Zajmiemy się tym. Czym? Czym się zajmiecie? No bitym Jonahem, a ona musi uratować świat sama, jak zwykle. Nie wyszuje. Mayday, mayday, mayday. Tu kardynał 1. To jest lawina błotna. Chyba tak. Ciśnij, Lara. Kolejni biedni ludzie, masakra. No kurwa, miałaś się złapać tam. Widzicie, co się stało, to nie była moja wina, tylko był grafiki. Dobrze, Lara, dawaj. Mały głos, to prawda. Do tamtego domu! Biegnę. Czy dawaczka nie powinna robić strzelić? W sensie kambum dumować? Wow. Serio ten tam dalej próbuje wylądować? Przechodzę na sterowanie ręczne. Ostro. Trochę jak powódź, tylko że gorzej. Bo ci już Lara nie popływa za bardzo, nie? Spider-Man. Nie. Jezus Marian, dziewczyno. Wszystkie systemy sprawne. Wracamy na kurs. O nie. Udało im się. Ale sraczka. O, właśnie tak samo. Tylko jedna szansa.
No cóż. Musisz uważać na wielkie kontenery, Lara. Żebyś nie spadł na lekko. Świetnie, że znaleźliśmy skrzynię i momentalnie przejął ją Dominguez. Super. Kolejna wioska zniszczona w pył. Well played. Daleko jeszcze? Do Paititi? Już prawie. Przepraszam cię za skrzynię. To nie jest twoja wina. To... Dominguez. To... Trójca. Odkąd pamiętam, to oni byli zawsze za wszystko odpowiedzialni. Ale teraz będziemy mogli się zemścić za papę. Mogłam mieć swoją rodzinę. Wszystko mogło być inaczej. W ogóle ten wątek matki się rozwinął na tyle, o niej wspomina i nagle... Cisza. Odzyskamy skrzynię. I powstrzymamy Domingueza. Chyba, że jak będzie decydujące starcie i Lara będzie trzymać skrzynię, to będzie pojawić się znowu mama. Czucza. Wasza wysokość. Lara! A gdzie jest skrzynia? Mają teraz Amaru. Ale śmierć słońca jest blisko! Odzyskamy ją, zanim skończy rytuał. To nie takie proste. Trzeba zmienić plan. Proszę. Nie śpiesz się z przygotowaniami. Zbierz dane i wojowników. Dziękuję. Ej, czyżbyśmy się zbliżali do ostatniej misji? Zostanę tu i pomogę Uchu. W razie tak czego mi się wydaje. Okay. Czyli teraz jest najlepszy moment, żeby móc odnaleźć wszystkie dokumenty. Jegunie pana pieprze wszystko na 100%, tak? Tak, no to wygląda chyba, no. Po rozmowie z Edslim. Szybka podróż będzie niedostępna aż do ukończenia kampanii fabularnej. No, no to nie, to nie, 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 nie. To my musimy... Mówię ci, Uchu. Nigdy nie słyszałem, żeby pirania pogryzła kogoś na lądzie. Dobrze cię znowu widzieć, Laro. Ciebie też. Jak idą przygotowania do koronacji Edsliego? Nie najlepiej. Wkrótce po tym, jak opuściłaś Paititi, myśliwi przynieśli z dziczy zwłoki Zana. Zan? Był jedną z osób, które wysłałeś? Owszem, połóg czempionów. Laro, proszę o to niechętnie, ale... Ale chcesz, bym odzyskała łuk czempionów? Proszę o zbyt wiele. Trudno będzie odzyskać ten przedmiot. Zan był jednym z najlepszych. Co sprawia, że ten łuk jest taki wyjątkowy? Przodkowie królowej Unuratu stworzyli go z pierwszego drzewa puchowca, które wyrosło na zewnątrz miasta. Był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dała go ojcu Edsliego w dniu ślubu. Łączy obie rodziny, ale zaginął wiele lat temu. Zabrał go Nahual. To Nahual? Nahual? To chyba osoba, która potrafi zamieniać się w zwierzęta, tak? Tak. Ten krąży po dżungli za miastem. Zazdrościł Sairiemu i sprawił, że ten oddał mu łuk. A to Edsli jest spadkobiercą łuku czempionów. Bez niego nie może być królem. Dobra, wskaż mi drogę. Dziękuję. Wejście znajduje się po drugiej stronie, nad brzegiem rzeki. Nie martw się. Spróbuję odzyskać łuk. No okej. Odzyskajmy łuk. Tutaj widzę, że masz kolejne zadanie od niego. Co robicie? Wymieniam się z Uchu opowieściami o bliznach. Johna mówił, że sama kilka masz. Nie ma o czym opowiadać. Po prostu byłam nieostrożna. To pamiątka po moim kuzynie, Elim. Kuzyn ci to dał. Nadal ze sobą rozmawiacie?
Cóż, właściwie to nie był moim kuzynem. To Robal, którego... Być może powinienem był tam być. Tak, raczej. A ta twoja? Wygląda, jakby wiązała się z nią dobra historia. Co się stało? To wina starego przepisu. Gdyby moje przepisy tak działały, chyba wolałbym głodować. To nie jest śmieszne. To nie był taki przepis. Chodziło o broń. A, jaką broń? Biały oddech. Te truciznę można znaleźć głęboko w dziczy. Może podwoić naszą siłę bez dodatkowych ludzi. Rebelia potrzebuje takich rzeczy, żeby pokonać Amaru i jego armię. Co się właściwie stało? Zawiodłem. Nie znalazłeś jej? Nie, przyjacielu. Nie byłem godzien. Aby poznać przepis na biały oddech, trzeba pokonać drogę strachu. To zdradliwe miejsce, pełne okropnych demonów. Myślisz, że biały oddech mógłby ratować życie rebeliantom? Wielu, ale ta nadzieja przepadła. Nie mogę tam wrócić. To zbyt niebezpieczne. A jesteś useless. Mogę iść z tobą. Moglibyśmy zdobyć przepis na biały oddech razem. Doceniam twoją ofertę, Laro, ale drogę strachu należy pokonać samodzielnie. Więc pójdę sama. Nie mogę cię o to prosić. Nie prosiłeś. Sama to zaproponowałam. Nie. Laro, może to nie jest coś... Uczuł. Mogę pomóc. Proszę, pozwól mi to zrobić. Skorzystaj z podwodnego przejścia pod jaskinią. Zaprowadzi cię w dzikie ostępy. Dalej będziesz musiała radzić sobie sama. Czemu w ogóle te niektóre znaczki mają... że no z misji, no nie? Niektóre mają te znaczki zaćmienia, niektóre nie mają. I to mnie wkurza trochę, to nic. Zostały nam te dwa zadania takie i ku pokrzepieniu serc chcemy zrobić to. Teraz. Pokrzepieniu serc jest tutaj. Więc teleportation, desperation i lecimy tu. O, tu jest grobowiec i kryp, to wszystko tutaj jest. Masakura. Chodźmy zapolować na tego, co się zmienia tam. Jak Edsley dorósł w tak krótkim czasie? Będzie z niego wspaniały król. A, przerwałem bajerę, wiem. Co jeszcze tu mogę zrobić? Te strzały, wszystko spoko, tylko że nie potrafię tego używać, więc może wezmę sobie po prostu coś na piwpafy. Uderzenie boa. Co, to już koniec rzeczy, które mogę sobie kupić? No jeszcze to mogę. No i elegancko. Serce jaguara. Dobra. Gadacie dalej? Stracił oboje rodziców. Podobnie jak ty. Tak. Chyba zaczyna się godzić z losem. Tak to po prostu wygląda z zewnątrz. Na jego barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Niewyobrażalne. Tu nie chodzi już tylko o trójcę, prawda? Nie. Wszystko dla Paititi. Czemu ona nagle się tak ustawiła na tam Paititi? Przez to, że tam ta pierwsza wioska tak została w tierę? Chyba tak, dobra. Lećmy zrobić to zadanie tam. No, proszę, tutaj nam ten gość jakiś czasem powiada. To musi być wejście do dżungli. Nie wygląda zachęcająco, ale podejrzewam, że właśnie tak miało być. No, raczej nie chcą, żeby ludzie się wypuszczali do dżungli. Ja w ogóle są dzieci. Nie mam zamiaru tam iść. Widziałaś tego gościa, którego stamtąd wyciągnęli? To, co z niego zostało. Dawaj, tylko na początek ścieżki. Jak mój ojciec się dowie, że w ogóle... Tak, to może się trochę poirytować, to fakt. Idziemy tam tędy. Zwariowała pani? Proszę tam nie chodzić. Będę chciała, to będę wchodziła. Robimy szybko to ostatnie zadanie dodatkowe. No proszę, tu coś jest. Tam, to wygląda jak ołtarz ofiarny. A czemu tutaj są składania, biorę rzeka, pybary?
Rzeźba dzikiej bestii. Ta figura musi przedstawiać Nahuala, mityczną bestię grasującą na obrzeżach Paititi. Czyli to coś takiego, tak? No i... Trochę nie lubię walczyć z jaguarami, ale dobra. Jak trzeba, to trzeba. Ten przynajmniej będziemy fajną czapkę. Jeśli gdzieś jest łuk czempionów, to założę się, że właśnie tutaj. No dobra, chodźmy. Mam shotguna? No mam. O-o. Jak to się stało, że ktoś umrał w ogóle tego jaguara w ten sposób? Może to ci pusy też? Dobrze. A ja nie mogę... Ty, ale nie uciekaj mi za daleko, bo ja muszę cię zabić. Gościu. O, zablokował się. Chyba będę mógł mu strzelić tylko. O nie, jeszcze żyje. Skurwaniutki. Chodź tu, no kuchala. Gdzie on jest? Kurde, jak on się tak będzie zawieszał, to może być utrudniona. O, jest tutaj. No, ziomek, przegraj z silniejszym. Zajebiście wyglądasz, fajny jesteś, ale no niestety. Taki fajny kotek i go zabiła. Wow, jaki śmieszny, bezużyteczny ten łuk. No ale to ceremonialne, tak? Jestem w stanie to zrozumieć. W porządku, pora zanieść ten łuk uczuł. O, zniknął. A nie, tu jest kotek. Mogę cię oskurować, kotku? Chyba nie. To chociaż tyle. Żebyś miał z tego życie. No tutaj też ogólnie... co to jest? Rzuć łuk czempionów uczu. Jak to jest, że on tam jest? Chcemy to sprawdzić. Myślę, że to o wiele większe miejsce. Czy od razu przejdzie koronację? A nie, tu jest jeszcze skok. Prawie jest krypta. Ale to chyba wrócimy do tego w momencie, jak tam. Jak będziemy robić rzeczy. W sensie te takie... No... Odkrywać rzeczy. O to mi chodziło. Nie idę żadnego grubowca, nie wkurzajcie mnie nawet. To mi pokazuje, jak z tym byliśmy. Uroczo, spoko. W dzień to tu nawet ładnie jest. O, obóz. Niewiarygodne, jak Edsley dorósł w tak krótkim czasie. Stracił oboje rodziców. Ciekawe, co tak naprawdę teraz czuje. Tylko nie może popełnić moich błędów. To na pewno. Ej, myślicie, że te rozmowy się powtarzają i na przykład można je przeprowadzić też z Johna? Bo to wygląda... Dlatego są takie przerwy między dialogami, między tym, co ona gada? Interesting. Czy tak się da? Czy tak można? Czy tak się robi? Świątynia Kukulkana. No dobra, ty, ale ja chciałem iść... Jaskinie Czaszki, chyba tu. Tu jest uczu. Czuczu gdzieś se poszedł.
Nie, no to jest uczuł. Ale wcale nie... Nie, no tobie muszę oddać zadanie, ziomek. To co to ma być? O, bardzo ładnie. Łuk czempionów. Dzięki niemu poznamy przyszłość Paititi. A co z Nahualem? Stawiłaś mu czoło? Tak. Nie żyje. Powiedz, jaką formę przybrał? To był jaguar. O, najpotężniejsza z jego postaci. Musiał uznać cię za groźnego wroga. Uczu, od jak dawna Nahual był w tej dżungli? Kiedyś słuchaliśmy historii, które zniechęcały nas do opuszczania Paititi. Odkąd Kukulkan zdobył władzę, Nahual stał się bardziej aktywny. Myślisz, że Amaru jest panem Nahuala? Tak, tak długo trzymał nas za gardło. Koniec z tym. Dokonałaś wielkiego czynu, Laro. To byłby zaszczyt, gdybyś dołączyła do nas podczas ceremonii królów. Czuję się zaszczycona. Proszę, mam coś dla ciebie. To pochodzi ze zbroi ojca Etzliego Sairiego. Chcę, byś to wzięła jako symbol twojej odwagi. Dziękuję, Uczu. Byle nie ten łuk. Tak, to przytulimy wszystko. O, już ceremonia? Serio? Szybko poszło. Tak, gwiazdkini? Dźwięk królewskiego rogu przywołał was wszystkich, abyście stali się świadkami nowego początku. Witajcie na ceremonii królów! Etzli, synu Unuratu, synu Sairiego, wystąp. W amulecie wybawcy zawarta jest mądrość twoich przodków. Słuchaj jej, by wydawać osądy ze słusznością i litością. Tu jest, że niektórzy mają fajną imprezkę. Czempionów zawarta jest siła twoich przodków. Szanuj ją, by władać z odpowiedzialnością i sprawiedliwością. Wreszcie w tobie, młody Etzli, zawarta jest przyszłość. Nasyć swoją rolę króla działaniem. Dawaj nadzieję, dawaj miłość, nie oczekując biernie na łaskę z wysokości, ale robiąc, co tylko będziesz mógł, by samemu przynosić łaskę. Ludu Paititi, z wielką dumą przedstawiam wam Etzliego, syna Unuratu, syna Sairiego i waszego króla. No i fajnie. Brawo, Etzli. Nowy sprzęt zdobyto. Tunika Mango. Ja chcę ją zobaczyć. Where is obóz? Misja ukończona. A tu jest ta łysa. Tu jest Etzli, doczekam. Jedziemy szybko tu. Czy nie odpalaj od razu na bajer, chłopaku? Tunika Mango. Ja jednak wolę to wdzianko. Jest fajniejszy. Tylko jeden punkt umiejętności. Ale lepa. No dobra, tego chyba nie rozdamy. Ale za to co? Na czym stanęliśmy? Jesteśmy blisko ostatniej misji tak naprawdę, bo ostatnich kilku misji. Wydaje mi się, że je zrobimy w jednym odcinku, ale pozostałe rzeczy, takie jak na przykład tutaj mamy do odkrycia parę skrzynek i wszystkiego. Tu jest zleceniodawca, ale z tym jest też trochę monolitów, grobowców. No, to myślę, że zrobię to na streamie i później po prostu skleci się z tego odcinki, proszę Państwa. Tak jest. Tak się to właśnie zrobi. No. A jak będzie 100%, to ruszamy dalej na grubo. Z misjami, tak. I znaczy z końcem Tomb Raidera trójeczki. No co, zrobiliśmy tylko ostatnie dwie części na 100%, więc to też wypada zrobić na 100%. Tak jest. A dziś to wsio. Jak się podobało, to lajkujcie, 500 subskrybujcie, udostępniajcie, oznaczajcie dzwoneczek, żyćki, coś wrzucam, zaglądacie na Twitcha, bo tam pojawiam się na żywo, na Facebooki, Instagramy, Discordy, wszędzie zapraszam. A na dziś guziaczki i pomadki. Tańcz głupia, tańcz, swoim życiem się baw.